Witam Was bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect 1. Tutaj kontynuujemy misję naszą na Wirmirze, gdzie mamy już po uratowaniu naszego kochanego Wrexa. Porozmawiamy sobie z wszystkimi tutaj obecnymi. Tali. Jestem przerażona, ale wiem, że trzeba powstrzymać Sarena. Super. Garus? Nie przypuszczałbym, że Salarianie potrafią walczyć, ale ci tutaj wyglądają na nieźle wyszkolonych. To nie będzie łatwa walka, ale jesteśmy gotowi. Niezła robota z Wrexem. Nie sądziłem, że uda się go uspokoić. Halo, stary. Dziwię się, że przekonałeś tego kr... Dziwisz się? Jestem Shepard. Jestem legendą. Dun, dun, teraz Jara, może ty ze mną normalnie pogadasz? Co na to? Pogadasz ze mną? Masz niesamowity wpływ na tego kroga. No kurde, chciałem sobie na serio pogadać, wiecie, podryw te sprawy. No cóż, docimy do tego Hiryby, ale jak on tam miał. No i do boju Polsko. Dziękuję za rozmowę z Kroganinem. Szturm na bazę Sarena wystarczająco komplikuje nam. Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie trzeba umieścić głowicę? I jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. To zbyt ryzykowne. Nie ma innego sposobu? Nie, ale możemy to obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na trzy zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Pomysł jest dobry, ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze. Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Potrzebujemy kogoś, kto zna procedury komunikacyjne przymierza. Zgłaszam się na ochotnika, komandorze. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z Salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie, to nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? Dobra. To się lepiej nadaje do tego zadania. Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorze. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. O ile będzie konieczne. Kajdan, leć, Alenko, nienawidzę cię. idziesz z kapitanem. Tylko bez popisów, jasne? Tak jest, komandorze. Każę załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? Ruszajmy. Czekam w gotowości, kapitan. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Cóż, to wszystko. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie, Ash. Ty też, komandorze. Poradzimy sobie, poruczniku. Tak, ja po prostu życzę powodzenia. Co chcesz powiedzieć? To dziwne, ta cała zmiana dowódcy i w ogóle po prostu przywykłem pracować z tobą. Z wami, wszystkimi. Nie martw się. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja chcę powiedzieć, że służba z tobą, komandorze, to dla mnie zaszczyt. Nawet jeśli nie jesteśmy w jednej jednostce, nadal stanowimy zespół. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wtedy wszyscy wyjdziemy z tego w jednym kawałku. No pewnie, komandorze, dobrze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdemu z was, ale rozumiem też wasze obawy. Wyszkolono nas na szpiegów, najlepszych w swoim fachu. Nie możemy się jednak spodziewać uznania. Pomyślcie o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem. Albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armie. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz pochód powstrzymały Rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w pierwszym rzędzie. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Powodzenia, komandorze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. O Jezu, jak to smutna chwila.
Dobra. To będzie dobry zestaw. Też za dużo siły technologii nie będziemy mieć wtedy. Dobra, bierzemy ten zestaw. Potrzebujemy jeszcze siłę technologii. Jezu, jak ona wykurwiście wygląda. Pięknie. Komunikat testowy. Słyszycie mnie, komandorze? Tak. Głośno i wyraźnie. Dobrze, rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc. Dobra. Postaram się coś zrobić, ale najpierw musimy Tali dać punkty, bo ona ma dwa. Jezu, ale ma mało tych punktów. Jezu, ale ma rozdane tego wszystkiego. Pistolety OP. Elektronika, słabo. A nie wiem, co mam rozdać. Pierwszą pomoc? Czy to jest przydatne? Nie mam w co rozdać punktów, serio. Hakowanie będzie. Spoko, hakowanie, lol. Ty masz jeden punkt, lol. Bariera. Wieprzaj. Ekwipunek, stary ekwipunek. Mamy coś do założenia dla was? Ty strzelby, nie? Masz mocną strzelbę, a ty, Tali, z czego strzelasz? Ty chyba z pistoletów. Masz dobry pistolet. A damasz się liczy. Może jakaś zbroja dla ciebie? Chyba nie. Dobra. Ruszamy dalej. Jezu, jak ona się świeci. Ona będzie taka przynęta. Powtarzam, cień wylądował. Porucznik Alenko z oddziałem Eigor. Oddziały Manowa i Jeto. Ruszać. Zaczęło się wasze 5 minut. No luz. Ale mi urwał. Manowaj, obrywa mocno. Nie możemy ostrzeliwać wieżyczek getów. Są poza zasięgiem. Luz, zabijemy wam to. Chyba. Jakoś się to chyba dało zrobić. Tu coś było, trzeba rozstrzelać czy coś. Brak celów. Oh fuck. O kurwa, nie! Nie! Jeszcze raz. O chuj, biorę cię. Dobra, coś mam. Jezu, dlaczego to jest taki słaby? Może lepszy pistolet dla niej? Nie, choja. Nie ma choja. To im pomoże chyba, czy coś? Na pewno. Coś tutaj jeszcze? Pamiętam, że dało się coś zepsuć tutaj, w sensie rozstrzelać czy coś. Jakiś tu punkt jeden był chyba. Nie pamiętam. Że tam jakieś coś, a może nie tutaj? Może mi się popieprzyło coś. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Jak coś, to nie wiem, znajdziemy spokojnie. Przejdźmy dołem, chyba tędy mieliśmy iść. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Idziemy dalej. Ale fajnie się rozwalają na kubki. Ej, odklej się od ściany, proszę, dzięki. O. Rozpoczęli bombardowanie satelitarne. Jeto, uwaga na stacje przekaźnikowe. Alenko, widzisz coś? Dobra, umarł, dobrze. O, to trzeba zepsuć. Idziemy tam. O, już zakłóciłem. Fajnie. Jestem taki dobry. Jezu, jak szybko padł. Kroganin padł tak szybko. Wow. Obszar czysty. Medigel, yeah. Co jeszcze musimy tu zepsuć? Bo nie wiem, to jest jakiś taki ten... punkcik dziwny.
Tu coś mam jeszcze uderzyć? Tu też zepsułem. Kij wie, czy tu musiałem? Nie wiem. Nieważne więc. Lecę dalej. W ogóle ta misja to była żeby uzupełnić paliwo. Zająć pozycje tak. Obronne. Ruchy zanim wrócą. Ta misja była jedną z tych, których się gubiłem. W sensie, że nie wiedziałem do końca, gdzie mam iść. No właśnie z tego powodu. Pójdę tu. Co muszę tu zrobić? Coś tu jest do zebrania może. O, jest, no. Co to tam było? Nie wiem, coś zebrałem, ale to chyba było ulepszenie amunicji. Nieważne. Lecimy tam, bo widzę, że tutaj już nas nieźle napastują. Kolejny level, dobrze. Dobra, lecimy dalej. Tu w dół, czy ja muszę iść tam w dół? Tu chyba miałem jakąś misję dla nich po prostu zrobić, w sensie pomóc im jakoś. Nie mam pojęcia. Chyba nie. Lecę tam na stronę po prostu. Nie wiem, czy strzelę do tego. Oby pomogło. Więc najlepiej jakbym poszedł tutaj jednak, jakby mnie patrzeć. Wszystkie cele trafione. Ale najpierw pójdę do tego miejsca. Tutaj. Platforma paliwowa. Tam chyba też coś musiałem zrobić. Pomogę im jakoś. Nie wiem. Kij wie, czy to im pomaga, czy nie. Tam na pewno jeszcze nie idę. Ale tutaj bym poszedł. Zdecydowanie tak. O ile tutaj mnie nie było już? To jest ciekawe pytanie nawet. Bo może już tu byłem. Dobra. Pomogliśmy im. Jeszcze coś możemy pomóc. Co musimy jeszcze zepsuć? Tu coś jest jeszcze pokazane, ale nie wiem co. To? Wakacje moich marzeń. Piękne widoczki i wielka rozpierducha. Dobry tekst. Ta, znikło już, dobra. Może lag? Nie wiem. A może to strzelanie tam w dół coś pomogło. Nieważne, lecimy dalej. Teraz ruszamy już na główną bazę, bo wydaje mi się, że pomogłem im jak mogłem. Być może jeszcze gdzieś mógłbym pomóc. Nie mam pojęcia już, nie pamiętam. Ale no, dosyć im pomogłem. To chyba nic nie zmienia, chyba dalej umrą. Nie jestem pewien, raczej tak. Więc no, może będą mniejsze straty, oby. Oby to nam jakoś pomogło. O, poziom dostałem, no tak, racja. Lepszenie granatów i coś tam mam jeszcze. Omni klucz. O, co to jest omni klucz? Jak to dodać? Nie wiem, jak to działa, nieważne. Dobra. Mam dwa punkciki. Co możemy rozdać? Pancerz bojowy. Też może karabiny szturmowe. Karabiny szturmowe potrzebuję. Więcej damage'u. Damage'u potrzebuję. A, jeszcze reszta, no tak, zapomniałbym. Więcej bariery. Tali, co byś chciała? Masz, hakuj sobie co chcesz. Nieważne. Mam kontakt. Brak zagrożenia z powietrza. Chyba pomaga nam cień. A, widzieliście? Rozwaliłem mi to ze satelitę, za coś tam, nie pamiętam jak to się zwało. Fail trochę, ale no cóż. Utrzymać pozycję. Udało się. Fajnie, mam ulepszenie amunicji. Tak się cieszę. Lecimy do środka. Wait a second, gdzie ja idę? Dobrze idę, dobra.
Tędy. Wow. A, połączenie satelitarne zepsułem. Właśnie, krycie. Co przypomniałem już. Krycie, ale dlaczego? Czego, Shepard, kurwa? Nie chciałem z tobą gadać. Kurwa, wyjdź stąd. Rusz dupę. Było. Dobra, kliknąłem. Mamy dostęp do systemu bezpieczeństwa bazy. Pewnie mogę odciąć stąd alarmy. Może nawet spróbuję wywołać alarm po przeciwnej stronie kompleksu. W ten sposób pozbędziemy się strażników. Ale z drugiej strony nie wiem, czy oddziały Salarian sobie poradzą. Zajmij się alarmami. My załatwimy strażników w środku. A, idealista, jesteśmy tacy pomocni. O kurwa, ale tu dużo chyba. Coś mi się wydaje. A nie, wydawało się. Ty Wrexa to ani razu nikt nie umarł, to jest ciekawe. A mi tylko tarczę ściągają tak naprawdę. Ciekawe. Genialny build. Obszar czysty. To jest genialne. Wreszcie jestem taki kuloodporny. Genialne. Lecimy tutaj. Możemy tu im coś pomóc? Możemy coś pomóc. Sobie możemy pomóc chyba ewentualnie. Dobra, dostaliśmy expa, fajnie. Prawda, fajnie, o tym zawsze myślałem. Lecimy tutaj. Hello ludzie. Czy ktoś tu jest? Yo, siemanko. Spoko. O! Wow, zabiłem go przypadkiem. Fajnie. Trochę pola, poruczniku. Nie chcemy, żeby zaszyły się w bunkrach. Wyciągnij je. Nie wiem, czy on do nas mówił, czy do kogo. Nieważne, mamy więcej expa. Winda jakaś tu jest. Nieważne, windy na razie potrzebujemy. Później tam pojedziemy. Łatwa deszyfracja, lecimy. Aj, coś szybko chciałem. Dobra. Coś tam. Zbliżam się do limitu. Fajnie, dzięki. Dzięki, bro. Cieszę się, naprawdę cieszę się. Pamiętaj, że tam jest winda, żeby nie zagubić się znowu. Badaj komorę. Czego chcesz? Powiedziałem wszystko. Ja... Kim jesteś? Przymierze, tak? Spokojnie. Szereg... Ci drani... Chyba nie proszę o zbyt wiele, prawda? Chcę im... Możecie. Będę za to... Coś się to nie zgadza, Shepard. Dobra. Ja bardzo potrzebuję się stąd bo tak cholernie proste! Oj, bądź tu człowieku miły. Tak coś czułem, że będzie tak, dlatego nie dawałem nawet słuchać, bo to było takie... No bo pewne, że oni coś zrobią źle, ale ja chciałem mieć te punkciki swoje, idealisty. Więc nie mogłem pozwolić, że tu zostali. Lecimy dalej. No po prostu wiecie, tu chodzi o to, że ta... Moralność, nie? Musiałem ich wypuścić po prostu. Wiedziałem, że to się źle skończy, ale wypuścić musiałem. Dobra, czy coś tu jest do zebrania? Wydaje się, że nie. Pomóc też im jakoś nie mogę. Postrzelam do czegoś losowego, może coś się zepsuje. Co jest? No, otwiera drzwi, nie? Ratunkowe, dobra, bierzemy medigel. Tu co jest? A, tu coś jest może? O, jest skrzynka jakaś. Ble, tam będę miał więcej itemów, fajnie. 9 itemów. Ojej, ale mi się. Przepraszam. O. Katarek. O Jezu, przepraszam was. Ojej, ale mnie zamroczyło. Dobra, lecimy dalej. Jak to otworzyć? Halo? Nie mogę tego otworzyć. Fuck you. Zbara! Nie mogę. Fuck you. A chciałem. Naprawdę chciałem tam wejść. Fuck, niedobrze. Pech. No cóż, nie wejdziemy tam, widać. Pewnie tam było coś ważnego, a ja nie wejdę tam. Cholera jasna, no. Kurde. Szkoda. No to lecimy do windy, no cóż poradzę.
Widać, czegoś nie zrobiłem, może czegoś nie dałem punkcików, coś. Tak się zdarza. Lecimy do góry. Może tam będę mógł wejść i tak z drugiej strony może jakoś. Zobaczymy. Dobra, winda, prowadź nas do góry. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, Malina, dawaj. Gdzie jesteśmy? Coś jest? Nie ma? Jakaś doktor jest tutaj nawet. Sześć już mam? Albo na to 8. Gdzie jest ta kobieta? Z którąś mogłem gadać chyba. Ej. Powinien chyba z którąś gadać. Dzieje? Gdzie są strażnicy? Gdzie jest Saren? Przegrzała się, nieważne. Nie, nie podchodźcie. To zbyt ważne. Cudowne zbawienie mojego gatunku. Nie, 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 wait a second, to nie jest to. A, nie, to jest to jednak. Nie zrujnujesz owoców naszej pracy. Jak nie, jak tak. Gdzieś tu była jeszcze jedna, na pewno. Z jedną dało się gadać i to było fajne. Proszę was, no dajcie mi, że jedna tu będzie. No proszę, no. Chyba spieprzyłem, no nie. Była jedna kobieta, którą jak się z nią pogadało, to w kolejnych częściach była tam też. Się ją spotykało w międzyczasie gdzieś i ona zawsze ci mówiła, że przeprasza, że bardzo, że to zrobiła. I ona za każdym razem znajduje się w takich złych miejscach, jest naukowcem i cholera, no. No chuj, dobra, zjebałem to. Cholera. Pieprzyć cię, i tak nie mam kasy. No nie, no gdzieś tu musi być, no proszę was, no. No, gdzie jesteś? Może tu będziesz? Na pewno była jedna. Kurczę, no. Halo, no. Byłaś tu gdzieś. Nie zabiłem żadnej pani takiej, która miała imię. Jesteś tutaj, może tutaj? No nie, mam nadzieję, że będzie gdzieś dalej jeszcze. No nie. Kurczę, jeżeli nie spotkam jej, to będzie mi smutno. Bo ona chyba w wszystkich trzech częściach była nawet. Była taka kobieta, która była doktorem tutaj i powiedzieliśmy jej, jeżeli byliśmy dobrzy, to powiedzieliśmy jej, że ona może sobie spokojnie iść i że spotykamy ją w kolejnej części i ona znowu pracuje nad genofagium i znowu ją spotykamy. To jest genialne, no. Chciałbym ją spotkać, bo to było takie miłe, że uratowaliśmy jej życie, później drugi raz jej uratujemy, ona będzie nam jeszcze bardziej wdzięczna i w ogóle i da nam jakieś pieniążki z partnerstwa, tak zwane. I ten, no tamten, no kurczę, no, szkoda. Ale może gdzieś jeszcze jest, oby. Chciałbym, no. Kręć się! Szturmo jest getów. Może tu będziesz? Proszę cię, będziesz? No chodź. No bądź tutaj. Halo? Przy pani. Jest, proszę. Jest! Chcę tylko wydostać się stąd, zanim będzie za późno. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Kim jesteś? Rana Tanoptis, neurolog. Ale ta praca nie jest warta śmierci, czy czegoś gorszego. Myślisz, że indoktrynują tylko więźniów? Prędzej czy później Saren zechce pogrzebać i w moim mózgu. Podaj choć jeden powód, dla którego miałbym ci pomóc. Ja mogę pomóc ci. Ta winda za mną prowadzi do prywatnego laboratorium Sarena. Wpuszczę cię tam. Rozumiesz? Pełen dostęp. Wszystkie prywatne akta Sarena. Mamy układ? Mogę iść? Zamierzam wysadzić to miejsce. Jeśli chcesz przeżyć, zacznij uciekać. Co? Nie możesz. Ja nigdy... A! Lubię twój styl, Shepard. Genialne. Jest, dobrze, spotkałem ją. Jestem taki dumny z siebie. Dobra, zredukuj do Omnigelu. Fuck this. To i tak pewnie będzie słabe, no a znam, że się było Saren super dobre. Zapłaci za to, co zrobił mojej racji. Spoko, zabijemy go. Nawet wezmę cię na tą misję, kiedy będziemy go zabijać. Cię. Będziemy go zabijać, więc spokojnie. Powinna być taka muzyczka w windzie. Tu, pa, pa, pam, bum, pam, 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 tu, bam, 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 bam. Taka spokojna, fajna, miła. Shepard, spójrz tutaj. Kolejny nadajnik. Oh fuck, jestem już tutaj. Oh fuck.
No nie. Mam. Cropart, jesteś cały? Wow. Rozpierdolę to miejsce i chuj. Rozpierdolę to miejsce i chuj. Mam kurwa złe przeczucia. Ja też. Nie jesteś Sarenem. Co to? Jakiś interfejs WI? Żałosne stworzenia z krwi i kości. Dotykacie mojego umysłu, niezdolni do zrozumienia. To chyba nie jest WI. Istnieje wymiar egzystencji wykraczający poza wasz świat. Nie potraficie go sobie nawet wyobrazić. Jestem ponad wami. Jestem suwerenem. Suweren nie jest żadnym statkiem żniwiarzy. To sam żniwiarz. Żniwiarz? To nazwa nadana nam przez Protean. Nieważne jak nas nazywacie, my po prostu jesteśmy. Proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Nie mogłeś być przy tym. To niemożliwe. Życie organiczne to mutacja. Przypadek. Wasza egzystencja mierzona jest w latach i dekadach. Więdniecie i umieracie. My jesteśmy wieczni. Stanowimy szczyt ewolucji. W naszych oczach jesteście niczym. Wasze wymarcie jest nieuniknione. My jesteśmy kresem wszystkiego. Wszystkie zjednoczone rasy przeciwstawią ci się. Pewność siebie zrodzona z ignorancji. Nie można przerwać cyklu. Cykl? Jaki cykl? Ten wzór powtarzał się wielokrotnie. Cywilizacje organiczne powstają, ewoluują, rozwijają się. I u szczytu sławy giną. Przez nas. Proteanie nie byli pierwsi. To nie oni stworzyli Cytadelę. Nie oni zbudowali przekaźniki masy. Oni tylko odkryli spuściznę mojego gatunku. Dlaczego zbudowaliście przekaźniki masy? Po co to wszystko? Wasza cywilizacja oparta jest na technologii przekaźników masy. Naszej technologii. Używając ich, wasze społeczeństwa rozwijają się tak, jak tego oczekujemy. My nakładamy porządek na chaos organicznej ewolucji. Istniejecie, bo na to pozwalamy. Umrzecie, bo tego chcemy. Oni na nas żerują! Pozwalają nam osiągnąć pewien poziom, a potem niszczą! Ty nawet nie żyjesz. Jesteś tylko maszyną. A maszyny się psują. Twoje słowa są tak samo puste jak ty. Jestem zapowiedzią waszego zniszczenia. Rozmowa dobiegła końca. Yo, yo. Komandorze, mamy kłopoty. Co jest, Joker? Ten statek, Suweren, porusza się. Nie wiem, co tam stało się na dole, ale ta rzecz właśnie wykonała zwrot, który rozerwałby każdy z naszych statków. Leci w twoją stronę i to szybko! Zabieraj dupę w troki! Teraz! Nic na to nie poradzimy. Jakieś pomysły, Shepard? Idziemy w stronę wylęgarni. Joker zgarnie nas po tym, jak podłożymy bombę. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Jazda, 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 tygrysie. Szybko, szybko, szybko. Jo, jo, jo. Dobrze jadę w ogóle? W dobrą stronę? Dobrą. Innej drogi nie ma. Lecimy, lecimy, lecimy. Jo, 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 jo. Wow. Kieciemy pod oczami, wow. Lecimy, 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 yeah. Tutaj. Gety wycofują się z twojej pozycji, Jetto. Cień trafił w czuły punkt. Oby przeżyli. Gin, szmato. Nie jesteś warty życia na tej planecie. Gień, korgańskie ścierwo. Sorry, Brex. Gień. Dobrze, lecimy dalej.
Szybko, 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 przebijać się. Dawaj, dawaj. Okej, okay, przebijamy się, już dobrze jest, szybko leci. Serio, oni są słabi, piernicze, strasznie słabi. A umiejętności, ble, 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 tutaj coś ble, 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 ble. Zamknięta skrzynka, zbyt niski poziom umiejętności. Elektronika, ja pierniczę, elektronikę trzeba do czegoś. Tak, spocznij ręcznie. Jak to? Nie można, lol. Jakie chujoshity. No cóż. Chciałem to zamienić za coś innego, ale... Cholera, będę musiał to sprzedać gdzieś. No spoko, sprzeda się. Polecimy do Cytadeli, kupimy coś ładnego jeszcze sobie i polecimy tam gdzieś dalej. Co on mi zrobił? Ale mi jebnął. Ale serio, mocno. Musimy to zniszczyć. Więcej getów w windzie. Dobra, potrzebuję z ciebie, szczerze mówiąc, ale kij tam, potrzebuję omniżel. Nie wiem, dlaczego to się za bardzo przydaje, oprócz tego, żeby skrzynki otwierać bez tego psucia, ale cóż. Nie możemy lecieć dalej, bo nie zabiliśmy wszystkich, fajnie. Rzeczywiście, dobry powód. O, windzie jeszcze przyjechali. Hejo. Dobra robota z ciałem, teraz nasza kolej. No ja wiem, że dobra robota, yeah! W porządku. Tylko nie gińcie tam, proszę was. No już, 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 wychodzimy szybko, winda. No ile ta winda może jechać, no? Okej, okay, lecimy. Stacja ratunkowa, bierzemy. Omni... A, medical. Musimy pozbyć się getów i podłożyć te ładunki. Lecimy! Motherfucker! Odmrożone! Wynosicie wszyscy ruchy! Brak Ej, celu. On przeżył! Ostatnim razem, kiedy czegoś nie zrobiłem, problem był taki, że niestety, ale koleś umarł. Uha! Dobra robota! Jedno zmartwienie mniej! Komandorze, podchodzę do lądowania. Podejdę do celu tak blisko, jak się da. Coś jeszcze mogę zniszczyć? Jeszcze cysterna, jakaś jest cysterna. Będzie cystern? Nie ma już chyba. Okej, okay, żyjemy, wow. Leci bomba, yeah! Uuu, yeah! Ho. Prawie gotowa, poruczniku. Idź do punktu zbornego. Odmawiam, komandorze. Gety przyszpiliły nas przy wieży przeciwlotniczej. Mocno oberwaliśmy. Nie dotrzemy tam na czas. Wyciągnij ich stamtąd, Joker. Już. Nie zgadzam się. Jest za gorąco. Nie możesz ryzykować. Powstrzymamy je tak długo, jak trzeba. W porządku, komandorze. Potrzebuję kilku minut, żeby dokończyć uzbrajanie bomby. Idź z nimi i spotkamy się tu później. Do wieży przeciwlotniczej. Ruszamy, tygrysie. Kolejny poziom, ja pierniczę, punkty trzeba rozdać. Tyle rzeczy do... Kurde, no. No nie, jak chcę... Nie. Modliczka jakaś. Pewnie jakiś fajny pancerz, a ja... Fuck you. No nie. Ale mam tego mnóstwo.
fuck you. Gincie tam. Myślałem, że będę mógł sobie to wybrać, a tu nic. Key. Wrex, co ty możesz tu wziąć jeszcze? Bariery więcej. Dobra. Tali, co ty masz? A hakuj sobie tam ile chcesz. Fajnie. Dobra, lecimy dalej. Fakt, nie musimy biec tam. Dlaczego bierzesz wolno? A Z kliknąłem przypadkiem. Znowu. Gdzie musimy iść tak bytyfy? Cholera, nie wiem gdzie mam iść. Pokażcie mi, gdzie muszę iść. Tutaj? Nope. Może tutaj. Nope. Może tutaj? Tak, tutaj, lol. Dobra, wiedzieć, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Nic nie widzę. To zielone mi rzuca po oczach. Jakiś tam, o Jezu, ty lecisz na mnie. Fuck you, fuck you. Ty jesteś wodzem. Drogański wódz, to jest ciekawe. Tylko mnie biją, lol. Trochę koks, trzeba przyznać. Zginął już? Zginął, dobra. Przywołaj windę, lecimy. Słyszę ten dźwięk. Gdzie one są? Gdzieś skaczą, na pewno. Ej, nie na kuckach, normalnie biegniemy. Fuck you. Skrzynia, nie otwieram, bo i tak będę musiał do żelu wszystko niwelować. Gety przysyłają posiłki. Panie sierżant, wykryliśmy transportowiec zmierzający w waszym kierunku. Już tu jest! Mamy mnóstwo getów wokół bomby. Wytrzymajcie, nie zgadzam się! Za późno! Aktywuję bombę! Upewniam się, że ta bomba na pewno wybuchnie. Zrobione, komandorze! Zabierzcie porucznika i spieprzajcie stąd! Daj spokój, sami sobie poradzimy. Zabierz Williams. Dobra, let's po Ashley. Tak, komandorze, ja... To właściwy wybór. Wiesz o tym, a... Przykro mi, Kaidan. Musiałem dokonać wyboru. Rozumiem, komandorze. Nie mam żalu. O, jaki słodziak, no. Kurczę, no, a zacząłem go lubić. Dobra, to nie. Daj, mam go w dupie. Dobra, nie, no sorry, to jest nieczułe. Ale kurde, serio, przywiązałem się jak cholera do niego. Chodzi bardziej o to, że o ten wybór, nie? I tak cały czas udawałem, że mam go w dupie tylko dlatego, żeby w razie, żeby podczas tej decyzji, po prostu kiedy decyduję o tym, że on zostaje i ją ratuje, chciałem w jakiś sposób tak zrobić, żeby mi nie było żal tego, że on zostanie tutaj i zginie, a tak naprawdę jestem bardzo przywiązany, bo jak przechodziłem ostatnimi razy tą grę, to niestety byłem strasznie, ale to strasznie taki... No kurde, aż byłem smutny, że Kaiden umarł. I dlatego teraz taki mam taktykę typu ignorujemy to, być może to jest lepsze, być może to jest gorsze podejście, ale naprawdę jest mi bardzo smutno z tego powodu, bardzo smutno. Jeszcze tak naprawdę jeszcze ani razu przechodząc grę nie uratowałem Kaidena, zawsze go zabijałem, nie wiem dlaczego. Ashley taka wydawało się jakby taka, nie wiem, inna. Całkiem inna. Być może kiedyś przejdę tą grę jako kobieta całość i ten, no, no i po prostu... Musisz uzbroić bombę i spieprzać, nie możemy utrzymać! Lewe skrzydło, ogień osłaniający, ogień! No właśnie. Saren śmieci, właściwie będę stracę jednego żołnierza, do którego się tłuczeniem, tak go bardzo lubiłem, no po prostu... No nie, 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 nie. Smutek, bardzo duży smutek. Przywiązałem się do nich. Gratuluję, Shepard. Gety były pewne, że to Salarianie stanowili prawdziwe zagrożenie.
Prawie doskonały plan. Oczywiście to nic nie zmieni. Nie mogę pozwolić ci zniszczyć tego, co tutaj zrobiłem. Zupełnie nie rozumiesz, o co toczy się gra. Czemu to robisz? Znasz wizję, Shepard. Znasz żniwiarzy. Ich nie można powstrzymać. Nie walcz. Nie poświęcaj wszystkiego w imię małych wolności. Proteanie próbowali walczyć i zostali całkowicie zniszczeni. Miliardy zginęły. A co jeśli by się poddali? Czy proteanie wciąż by istnieli? Czy poddaństwo nie jest lepsze niż śmierć? Naprawdę wierzysz, że żniwiarze zostawią nas przy życiu? Już rozumiesz, dlaczego nigdy nie rozmawiałem o tym z Radą. My, istoty organiczne, kierujemy się emocjami. Będziemy walczyć, nawet jeśli wiemy, że nie możemy wygrać. Jednak współpracując ze żniwiarzami, pomyśl, ile istnień można ocalić. Kiedy to zrozumiałem, przyłączyłem się do Suwerena. Oczywiście miałem wątpliwości. I nadzieję, że ten kompleks będzie mógł mnie ochronić. Niczym się nie różnisz od jego innych sługusów. Jesteś narzędziem. Niedługo staniesz się bezużyteczny. Badałem skutki indoktrynacji. Im bardziej Suweren kontroluje ofiarę, tym staje się dla niego mniej użyteczna. W tym leży moje ocalenie. Suweren potrzebuje mnie, bym znalazł kanał. Mój umysł wciąż należy do mnie, przynajmniej na razie. Nie pozwolę jednak, by zmienił mnie w sługę. Jestem jego sprzymierzeńcem. Suweren tobą manipuluje. Nie możesz się oprzeć. Już jesteś pod jego władzą. Nie. Suweren mnie potrzebuje. Oszczędzi mnie, jeśli znajdę kanał. To moja jedyna nadzieja. Razem powstrzymamy Suwerena. Nie musimy poddawać się żniwiarzom. Możemy ich pokonać. Już w to nie wierzę, Shepard. Wizjom nie można zaprzeczyć. Żniwiarze są zbyt silni. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przyłączenie się do nich. Suweren jest maszyną. Myśli jak maszyna. Jeśli udowodni mu swoją wartość, stanę się zasobem, który warto utrzymać. Nie ma innego logicznego wniosku. Jesteś widmem. Przysięgałeś bronić galaktykę. Złamałeś tę przysięgę, próbując ocalić skórę. Nie robię tego dla siebie, nie rozumiesz? Suweren wygra. To nieuniknione. Tylko mój plan daje jakiekolwiek szanse. Negocjuję warunki przymierza ze żniwiarzami. Pomiędzy istotami organicznymi a maszynami. W ten sposób uratuję więcej istnień niż ktokolwiek inny. A ty próbujesz mnie powstrzymać. I za to zginiesz. No shit. Jesteś stary, porąbany. Pokaż się, dawaj. Tygrysie. Już zginął? Gin. Jest, jak on się regeneruje. What the fuck? Wow, ktoś dzwoni do drzwi. Wow. Dobra, dziękuję za oglądanie. Siemanko, cześć.